Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat krzywych Beziera. Wykonamy sobie takie ćwiczenie pierwsze. Gra. Otwórz stronę Bezier Method Ads i zagraj w grę, która pomoże Ci opanować narzędzie pióro potrzebne do rysowania krzywych Beziera. I w pierwszej części pokazałem takie proste rysunki, teraz zrobimy sobie troszkę trudniejsze. Czyli wpisujemy sobie w przeglądarkę słowa takie Bezier Method Ads. I oczywiście to zadanie pochodzi z książki Informatyka 2 wydawnictwa WSIB dla Liceum i Techniku. Wpisujemy sobie takie słowa i klikamy Enter i klikamy sobie The Bezier Game. No i tutaj mamy oczywiście ten podstawowy rysunek, którym już się zajmowaliśmy. Klikamy sobie w prawym dolnym rogu tutaj Skip Tutorial Stage. I teraz tak, będziemy chcieli narysować taki samochód. I teraz jak taki samochód możemy narysować? Zobaczcie, klikamy sobie tutaj lewym przyciskiem myszy i mamy tutaj 14 jeszcze do postawienia takich kropeczek, czyli klikamy sobie tutaj. No to teraz możemy kliknąć sobie tutaj i teraz klikamy sobie tutaj. I teraz zobaczcie, jak możemy to zrobić. Jeżeli klikniemy sobie tutaj i przytrzymamy, no to wykrzywi nam się tutaj ta prosta w taki kawałek, część okręgu. I odklikujemy tutaj i wracamy w to miejsce. Teraz idziemy sobie tutaj i mamy coś takiego. No to teraz znowu klikamy tutaj i przytrzymujemy tak, żeby trochę to się rozciągnęło, żeby dało się zrobić taki półokrąg i puszczamy myszkę. Teraz przyjeżdżamy tutaj. No i jedziemy sobie w to miejsce. I teraz jedziemy sobie tutaj. Mamy jeszcze cztery takie znaki. Możemy spróbować, możemy tędy pojechać, zobaczymy co tutaj wyjdzie. I zawsze jak będziemy chcieli cofnąć, to robimy Ctrl Z, pamiętajcie, czyli klikamy. I teraz tak, będziemy chcieli kliknąć tutaj i będziemy chcieli to dosyć mocno wygiąć. I teraz zobaczcie, jak będziemy sobie to wyginać, to naciśniemy, to widzimy, że mamy coś takiego i nie puszczając myszki naciskamy sobie prawy Alt. Czyli naciskając prawy Alt możemy sobie tutaj w taki sposób te punkty kierować. My będziemy chcieli dojść do tego miejsca, czyli nakierowujemy go sobie tutaj. No i mamy jeszcze dwa kroki, czyli tutaj mamy takie coś. I teraz ostatni krok, łączymy te dwa punkty i wyginamy tak, żeby stworzył się samochód. I teraz zobaczmy, użyliśmy 14 węzłów i idealna solucja tutaj da nam 9 węzłów, 9 takich punktów. I teraz spróbujmy zrobić to jeszcze raz, czyli klikamy sobie Try Again. I teraz spróbujemy użyć troszkę mniejszej ilości tych punktów. Czyli zaczynamy sobie na przykład od kliknięcia w to miejsce. Mamy już jeden punkt i teraz próbujemy na przykład zrobić pierwszy taki półokrąg, czyli mamy coś takiego i teraz trzymając to wszystko, klikamy sobie prawy Alt. No to zobaczmy, czy to wyszło. Teraz dojeżdżamy sobie tutaj i już mamy w tym miejscu. Teraz będziemy chcieli zrobić, kliknąć o tutaj, i wygiąć to koło tak, wygiąć tak, żeby tutaj zrobił nam się półokrąg. Czyli najpierw robimy półokrąg. No, widzimy, że coś takiego mniej więcej tutaj będzie. I teraz klikamy prawy Alt i przejeżdżamy o tutaj. Klikamy w to miejsce. Teraz robimy to samo. Czyli klikamy tutaj i próbujemy to wygiąć tak, żeby tutaj udało się stworzyć taki półokrąg. I jak uda nam się już ten półokrąg stworzyć, coś takiego, Alt i klikamy sobie tak, żeby dojechać do tego miejsca. Widzimy, że czasami nam się to nie uda, więc musimy zrobić to jeszcze raz. Czyli klikamy jeszcze raz i wyginamy tak, żeby powstał nam okrąg. Czasami trzeba cofnąć punkty, które były wcześniej, bo ten półokrąg będzie bardzo trudny. No ale próbujemy kolejny raz, czyli klikamy prawy Alt. I mamy coś takiego. Tutaj już mamy. No i teraz klikamy o w to miejsce. No i próbujemy tutaj wygiąć.
Czyli mamy coś takiego i klikamy tutaj. Teraz próbujemy dojechać tutaj, czyli znowu klikamy i wyginamy tak, żeby stworzyć taki półokrąg. Zobaczcie, coś takiego. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj to stworzyć. Chociaż widzimy, że nie jest to takie proste. No i teraz klikamy Altem tak, żeby dojechać tutaj. Jeżeli nam się blokuje, to klikamy jeszcze raz. Czyli tutaj. I tak wyginamy, żeby to było w taki sposób. Czyli żeby przejechało tędy. I znowu klikamy Alt i tutaj. Znowu, jeżeli jest tutaj problem, to czasami trzeba zrobić Ctrl Z. Czyli jeszcze raz. Wyginamy to w taki sposób. I teraz znowu próbujemy zrobić półokrąg. Jest to oczywiście taka zabawa, czym mniej tych punktów będzie, tym lepiej. No i tutaj mamy Alt. Chodzi o to, żeby tych punktów właśnie było nie za dużo. Udało nam się i teraz mamy tutaj. Wjeżdżamy do tego miejsca, czyli znowu wyginamy tak, żeby tutaj był półokrąg i mamy coś takiego. I użyliśmy 10 akurat punktów, gdzieś tam pewnie jeszcze punkt dałoby się zaoszczędzić. Czyli w taki sposób robimy. Spróbujmy sobie jeszcze kolejny rysunek, czyli mamy coś takiego. I znowu klikamy w to miejsce i próbujemy tutaj użyć tych punktów, czyli mamy tutaj. Możemy przejechać tutaj na przykład i będziemy próbowali zrobić taki półokrąg. Czyli mamy tutaj i wyginamy tak, żeby to było w taki sposób. Jak uda nam się już tą ścieżkę zrobić, naciskamy prawy Alt i dojeżdżamy o tutaj. Dojeżdżamy w to miejsce. No i teraz tutaj próbujemy. Też możemy troszkę wygiąć, czyli naciskamy tak i troszkę sobie to wyginamy. No, oczywiście nie zawsze to będzie dało, nie zawsze da radę. Możemy tutaj przejechać, też możemy zrobić. No i teraz tutaj. I teraz tutaj. I teraz tutaj. Oczywiście możemy korzystać z tych zależności, które znamy, czyli tych przycisków Alt i tego wykrzywiania i w taki sposób. Ja użyłem 11 punktów, a idealna konstrukcja to jest 10. I teraz na kolejnym filmie mamy coś takiego i tutaj zachęcam właśnie, żeby pobawić się tymi Altami, tymi Shiftami, żeby tutaj, bo Shift to jest oczywiście linia prosta. I jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle. Dziękuję za Państwa uwagę i życzę powodzenia.